Szanowny panie premierze, pani marszałek, panowie marszałkowie, drodzy przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim bardzo serdecznie witam was w województwie kujawsko-pomorskim i w moim rodzinnym Toruniu. W przepięknym mieście, które słynie z piernika, Kopernika. Chciałem powiedzieć gotyku. Ale oczywiście tak, tak. I to jest smutny fakt, że w ostatnich latach ta władza zrobiła wszystko, żeby Toruń kojarzył się z tym pisowskim biznesmenem, który na co dzień oczywiście nazywa się duchownym. I przyznam, że panie premierze, w Toruniu jesteśmy świadkami szwindlu, który może urastać obok lasów państwowych do szwindlu numer jeden w Polsce. Szwindlu, który jest takim esencją pisowskiej władzy. Mówię tutaj o geotermii ojca Rydzyka. W Toruniu temat szeroko znany. Jest to inwestycja, która została stworzona praktycznie w całości z publicznych pieniędzy. Bo ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie. Dostał pieniądze, korzysta z pieniędzy z Unii Europejskiej, na którą później tak ochoczo plują przecież. To jest takie pisowskie. Przeprowadzono tą inwestycję mimo negatywnych opinii. I powiem szczerze, nie to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale ta inwestycja miała swój szczęśliwy finał tylko dlatego, że ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie, którzy zapewnili mu, że ta geotermia, mimo że nie podgrzewa wody na tyle, żeby faktycznie mogła ogrzewać toruńskie domy, została podłączona do ciepłowni toruńskiej, która to dzięki temu, że ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie, jest zobowiązana odbierać ciepło 5 razy drożej niż normalnie wytwarzane jest ciepło w Toruniu. A największą hańbą tej inwestycji jest to, że za tą inwestycję płacą dzisiaj wszyscy mieszkańcy praktycznie Torunia w wyższych rachunkach za ogrzewanie swoich domów. To jest takie właśnie pisowskie. Mieć kolegów w rządzie, wyciągnąć kasę z Unii, dzięki kolegom w rządzie tą inwestycję przeprowadzić, a później przerzucić na Polaków obowiązek utrzymywania tej inwestycji. Jeżeli jak ja słyszę, że Rydzyk to jest przedsiębiorca, że on jest sprytny, ludzie, przedsiębiorcą to był, nie wiem, Rockefeller. Sprytny to był Kevin sam w domu. Ten gość jest po prostu oszustem. Jest cynikiem. Jest amoralnym cynikiem, tak jak ta władza jest amoralna, cyniczna i zepsuta do szpiku kości. I to, co się powtarza na wszystkich naszych spotkaniach w województwie kujawsko-pomorskim, w innych regionach. Od Łubianki, przez Lipno, Rypin, Żnin, Chełmno, Toruń, wszędzie. Czy rozliczymy tę władzę? Tak. Najpierw wygramy, a później tę władzę rozliczymy ze wszystkiego. Dzięki.